Jesień miała być serialowa, mówiłeś o tym. To jaki to serial? Tak, w sumie to były dwa seriale. To był serial Miksowani i serial Na Sygnale. Na Sygnale nagrywamy z wyprzedzeniem, czyli odcinki z moim udziałem, są to na razie dwa, wyjdą wiosną. Ale była to fajna przygoda, tym bardziej, że wcieliłem się w rolę strażaka. Kiedyś byłem na co dzień strażakiem, teraz jestem bardziej tak reprezentacyjnie, ale fajnie było sobie wszystko przypomnieć i tym bardziej utożsamiałem się jako amator, bo przecież grałem z aktorami. Utożsamiałem się właśnie z zawodem, który kiedyś wykonywałem. Było super, fajna przygoda, naprawdę. A jakie wrażenia, jeśli chodzi o aktorstwo? No, muszę przyznać, że nie jest to taki łatwy zawód, jakby się przypuszczało. I chyba największym wyzwaniem, jakim muszą się borykać aktorzy, jest cierpliwość, bo kiedy przyjdzie czas na swoją scenę, to czasami trzeba czekać cały dzień, bo jest wiadomo, obsuwa, niby w grafiku jesteśmy umówieni na godzinę 7, trzeba było przyjść na 6, ale tak naprawdę zaczynamy grać dopiero o 12, więc no, trzeba czekać w tym czasie, bo powiedzmy serial jest skręcony gdzieś poza miastem, no i nie wróci się do domu. No i trzeba cały czas czekać, więc no, to jest jedna z tych rzeczy, a druga to wyrażenie emocji, trzeba wspamiętać tekst i jeszcze wyrazić to, żeby to, prawda, wyglądało naturalnie, a nie recytowanie po prostu tekstu, który się dostało. No, fajna przygoda, bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że będę miał jeszcze okazję. Jest szansa na rozbudowanie tej roli? Myślę, że tak, ponieważ rozmawiałem z scenarzystą i powiedział, że jeżeli będzie straż występowała w serialu, wtedy ja jako dowódca jednostki będę się tam pojawiał. Także może jeszcze więcej zagram scen, tym bardziej, że w tych dwóch scenach podrywałem jedną z dziewczyn, które są ratowniczkami i może jakiś romans serialowy. A twoja partnerka nie zazdrosna? Ale to jest tylko gra. Ja do tego podchodzę profesjonalnie. Moja Kamila wie, że ja podchodzę do tego czysto profesjonalnie, więc nie, tutaj nie ma zazdrości. Tak myślę. Zobaczymy, jak zobaczę w telewizji.